Siemanko wszystkim, tam w kolejnym odcineczku z Farm Together. Dziś co sobie dziś tutaj zrobimy? No mamy mnóstwo zbierania jak widać. Nie będziemy nawet siać, tylko pojedziemy i będziemy zbierać wszystko co jest, żeby to ozbierać. Nam sześciutko dojrzało, dawnośmy nie grali. Do misji się już szybko zaliczyło, ale tam musimy chyba jakiś level zdobyć. Więc zajmiemy się wszystkim zbieraniem. Zimę to możemy te diamenciki wziąć. Doszło bardzo dużo rzeczy od ostatniego odcinka do gry. Tam jakieś zwierzaki, jakieś obroże do zwierząt, różne znaczki, jakieś chyba kolory do samochodów, do tych autek czy coś takiego. Dużo, dużo tych rzeczy podochodziło. O, tu widzę nawet dosyć dużo nam za to płacą. Za ten kalafior. Ale on też w sumie drogi w sadzeniu jest. Magazyn pełny, dobra. Tutaj nasz pracownik robił, ale on mi się zdaje, że nasz pracownik już się chyba wykończył. On tylko na ileś tam godzin jest. A żeby kupić nowego, no to niestety stać. Jak obzbieramy wszystko, zobaczymy. Jak widzicie, no masę tego tu jest. O, coś przejechałem troszkę. Kwiatki, zaraz będzie czas sprzedać kwiatki, bo będzie pewnie pełny magazyn. Ale tak kolorowo tutaj mamy. No jedno co jest dobre, no to mamy taką ilość paliwa, że nigdy nam paliwa nie braknie. Damy te kwiatki. Złapię po dwa, czy nie? Nie, nie złapię. Tak posadzili, że to po jednym tylko łapię. Dobra, to mamy. Jedziemy tam na tą górę teraz. Trochęśmy tak przeskoczyli w drugą stronę, no ale zrobimy te kwiatki pierwsze. Już te kwiatki były wszystkie gotowe. Coś mi się zdaje, że mam chyba głos wyłączony. A, wiedziałem. Coś mi się zdawało, że głosu nie słychać. Teraz chyba będzie lepiej, teraz chyba słyszycie jakieś dźwięki jak zbieram czy coś. Też jest. To jest lepiej, no nie wiem czy nie za głośno. To wiecie, jak się to przestawia raz drugi, to później to ciężko by było regulować. Ale zobaczymy jak to tam wyjdzie. Też nie będzie za głośno. Dobra, jest 13 poziom. Już oglądałem na multiplayerze właśnie różne te farmy, jak budują, jak kompletują. Czy to po prostu już całą farmę, taką całe, to wybudują jednym poziomem, co już mają wszystko blokowane. Tylko dochód z tego czerpią. My na razie, o, paliwa brakło. Dowiedziałem, że można właśnie tak się tepać w ostatnich odcinkach. No i mamy jedno zatankowanie i mamy full. Dobra, jak jesteśmy tutaj, zrobimy te zwierzęta. Jakieś tam do misji były potrzebne, ale już nie pamiętam nawet co, chyba te osiołki. Te nie są nakarmione. Nakarmimy też owieczki. Kozów widać nie potrzeba nam do misji.
Mało już będzie to szło rozbierać, przebudować. Dobra. Te króliki. Też nie do misji, też nie potrzeba. Dobra. Wydawało mi się, że jakieś świnki czy coś jest potrzebne do misji, ale tutaj widzę, że nic. Tutaj możemy to zasiać, czy nie? Tego nie możemy. Możemy zasiać. Chyba ryba doszła? O, to widzimy nowe małże doszły. Tego nie było. Nowe kwiatki nam doszły. Kwiatki nie wiem, czy doszły, czy odblokowali. A chyba doszły w opinii. Tego chyba nie było, a ja wszystkie wybudowałem, jakie były. No, to będzie trzeba powiększać. Tak, czerwone winogrono mamy. Czerwone winogrono możemy zasiać. Powrotem, no wiecie, no ja tak robię, gdzie już mam poznaczone fajnie pola, to sobie zebiorę i zasieję, żeby zaś było. Jak później potrzebuję coś do misji, to mam. Teraz nawet nie sprawdziłem, co potrzebuję. Zasiejemy. To praktycznie mógłbym cały czas na okrągłość sadzić, zbierać, sadzić, zbierać, sadzić, zbierać. No w tej grze po prostu nie da się nudzić. Cały czas jest coś do roboty. Nie wiem, czy miałem taki moment, że robiłem coś i nie mogłem już czegoś dalej robić. Cały czas coś. Niebieskie winogrono mogę wysadzić. Cały czas coś można robić. W jabłonie, no mało za nich dostajemy, ale jest owoc. Owoc zawsze tam się sprzedaje, czy coś się wyrabia, to zawsze można zmieniać na coś. Niby kasy tu nic nie dostajemy praktycznie. Ale jest owoc, który możemy sprzedawać. No i to możemy zbierać każdy sezon. No, a sezon tu jest 17 minut. 17 minut zwierzęta, nikiery nawet, czy rośliny, czy coś. To więcej. To paręnaście minut dają. Więc naprawdę, naprawdę zbierania jest na masę. Jak mówię, no na jedną osobę, no teraz tego pomocnika dali, no wydaje mi się, że jest troszkę drogi. Ja może mam słabo rozwiniętą farmę jeszcze i nie umiem nadążyć ze zbieraniem tej kasy. Te rybki wszystko tam mam. Te monety tylko są za wykonywanie misji. No, na misję jeszcze troszkę. Tak troszkę czasu potrzeba, żeby zrobić misję. Ale sobie to skaniłem. Dobra, jeszcze raz sprawić. No, teraz elegancko. No i siajemy. Tu było to winogrono, to zasiać. No szkoda, że tu nie można. No, w sumie to by było zaś mniej. Szybciej by się wszystko robiło, by się mniej czasu poświęcało na gry. Ale tak jak do podlewania jest sprzęt, że do sadzenia po prostu nasiona się ustawia i one sadzą, żeby to szło całkowicie wszystko zautomatyzować. To by też było całkiem fajne. No, żeby gracz nie miał co robić, ale zawsze inne rzeczy robi. No bo tu widzicie, podlewanie jest automatyczne. O, level farmy. Będzie mi podlewanie. Muszę podlewać. Jeśli bym ustawił tego ludka, no to automatycznie on podlewa i ten.
zbiera, no ale sadzić to muszę ja sadzić. No można było ustawić na przykład, żeby on sadził coś. No bo po co ja mam dawać, no tylko też te podlewacze są nie tańsze. Jera skupisz je małże, a on podleje. Działa tam chyba 24 godziny i przestanie działać. Trzeba go na nowo kupić. Chyba... On nie wiem ile on tu kosztuje, on jest tutaj. Jestem pomagier. Tutaj jestem pomocnik. No, chyba nawet podrożało, bo wydaje mi się, że 15 kosztował. A już kosztuje 17. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że 15 kosztował. Nie mam końca. Chyba, że mylę go z czymś innym, ale nie wiem. Chcielibyście obejrzeć na poprzednich odcineczkach, gdzie on tam kosztował. To wiem, że to jest w zimie, to zbieramy. Zrobimy tutaj te zwierzęta pierwsze. My też nie mamy do misji w sumie. Ale nie, dobra, pozbieramy. Nabiją mi się przynajmniej levele, że mnie odblokują inne. Ja to miałem zamiast... O, tu był mój pomocnik. To mi się nie opłaca zbierać tych studzienek. I on po prostu co 2 minuty zbierał sobie te studzienki. Tak miałem zrobione. Karmienie dużo wychodzi. A tak trochę dziwnie się zbiera, no ale... Ta magazyn pełny. Jajka gdzieś tu umie sprzedać gdzieś jajka. Teraz sprzedamy jajka. Nakarmimy coś. Też nakarmimy. On niestety jak ustawiło się go na zwierzęta, to on to tak często karmił, że po prostu kasy ubywało, a na troszkę ujadły, a on już je karmił. Nie widziałem już zysku, tylko cały czas mi... Magazyn pełny. Mało kasy. Ale lecimy. Tam się muszą, te jajka się muszą mi zrobić. To za tym czasie pozbieramy. Tutaj to pozbieramy. Tutaj mamy pomidorki. No i tutaj musimy jakoś obrobiać sobie te pola, żeby to jakoś fajnie mieć. Tu czekam na odblokowanie właśnie tego terenu i to całe jakoś zabudujemy. Mieli już wszystkie rybki postawione i zaś byśmy chcieli powiększyć chyba farmę. Znaczy ten staw taki nasz z rybami. To też musiałem chyba level bić, żeby mi coś odblokowali. Tego nasadziłem tyle. Zerkniemy, co tu mamy do misji. Dziennik zadań. Kulika. Alpagę. Pinkę. Osiołka. No to czyli osiołki nam nie dały żadnych tych, bo nie pojadły. Zastanawiam, czy by sobie tak, ale to i tak, bo to trzeba by było za każdym razem przerabiać, żebym dał pod tego farmera na przykład jakieś zwierzęta. Żeby on z nimi robił na przykład i karmił cały czas i zbierał, nie? I wtedy by mi do misji dopadało szybko. Jako by tego tylko zbieraj, bo na razie nie siejemy nic. Bo i tak nie zdążymy, że tego mamy tyle do... obrobienia, byśmy mogli
pomału kolejne rzeczy zbierać. O, tutaj mamy. Wystarczy wam nazbierać na tą jedną dużą stację. Nie musicie inwestować w te małe stacje, tak jak ja robiłem na początku, nie wiedziałem. Wystarczy wam ta jedna duża stacja i tankujecie sobie ile chcecie. Bezproblemowo. Co mamy? Mamy ten żółty winogron. Czerwone te i żółty winogron. No to już tutaj to pole też odkopiemy. Będziemy mieć calutkie pola zrobione. Widzę, że świnki nam dały jakieś. Ciekawe, czy te świnki trzeba do tego, do misji. Chyba nam zostało to największe pole, gdzie są chyba arbuzy zasiane, zbierania teraz. Drzewa przed chwilą pozbierałem, a już minęła pora roku. I są kolejne drzewa do zbierania. O, dobra, to są te świnki. Ich potrzebujemy naprawdę dużo. A nie, tu tylko jedna jest, bo to jest ta. Są świnki te, które tu są. No. Dobra, musimy tam wejść do tych domków, zobaczyć. Nie mamy czegoś do zebrania w tych domkach. Te drzewa zostawimy. Są jakieś notki, O. Ale mi nie pokazuje, co na to potrzebujemy. My chyba tylko rybę potrzebowali. A, to pokazuje 20 ryb, jeden wełny, to 20, to chyba jest najprościejsze. A, i pszenicę. Sobie zrobimy następne. Myślę tak do... Na razie nam tego nie mamy za dużo. Ale tak 500 tych punktów nazbieramy. Tych zadań tutaj. Bo tu diamenty po 3, parę po 2, no nie, po 8, ale myślę, 500 to może na cały dom wystarczy, ale tak do 200 może nazbieramy i spróbujemy zająć się dekorowaniem domu. Te domy udekorować. Na razie takie te są. Dobra, tutaj mamy ozbierane. Dalej. Mamy żółte winogrono. Chcemy zbierać. No, praktycznie wszystko teraz pozbieramy. Dobra, jest kolejny poziom. I żółte winogrona sadzimy. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak macie jakieś propozycje, co by tu w tej farmie zrobić, co wybudować. Jak wybudować, żeby to tak jakoś, nie wiem, może nawet usprawnić ją trochę. Jedziemy teraz przez te drzewa wszystkie. Zobaczymy, ile nam zajmie właśnie odblokowanie całej mapy wszystkiego. Praktycznie no gramy tylko tyle, co na odcinkach. To będzie trzeba troszkę pograć właśnie bez odcinków, żeby nabić troszkę tych punktów.
Jest pomocnik. I on dalej pracuje. To ile on pracuje? Pomocniku? 15 godzin. Chyba, że on się odnawia. Ja sam kasę bierze. Tylko odbierał. Ja myślałem, że on się wyłącza po iluś godzinach, ale widzę, że nie mam tych monet w ogóle. Możliwość właśnie, że on sam sobie pobiera te monety, sam sobie pracuje. Dobra, to jak tam zbiera? W takim tempie to ja nigdy nie nazbieram żadnych tych monet. Dobra, nie, to pole będziemy orać za jednym razem. Tak, tak, to ja bym ich podstawił ze dwóch, trzech na te drzewa owocowe wszystkie. Może w sumie no. Tylko misji nie robimy, żeby ich zrobić. Tylko obejrzeć właśnie, czy on będzie... wyłączyło. Diamentów troszkę. Zobaczymy zaraz, ile potrzeba na wykupienie następnego pola. No, już myślałem, że magazyn będzie pełny. Ale tu i tak na pewno nam za dużo nie wejdzie. Patrzcie, jakie to pole mam gigantyczne. Zanim to pole całe ozbieramy, zajmie nam. No i ja sobie to pole jeszcze chcę takie, to chyba będzie największe pole, tak myślę. Jeszcze go tutaj podciągnąć. Tam aż pod te drzewa całe. Wszystko tak porobić. Nie patrzyłem, który level tam mamy tego arbuza. Jest 9, no to... elegancko, no. Mamy po 1200 dostajemy. Ale nie wiem, czy tam 200, czy ileś jest za zasianie niego, no to... to jest chyba największy zysk, jaki jest. A jeżeli one będą miały jeszcze większy level, to jeszcze więcej jest. Też tak przechodzę na same te arbuzy, no rosną 2 dni, no bo to rosną chyba 2 czy 3 dni. Rosną długo, ale... no ale wiadomo, no tym dłużej coś rośnie, tym większy zarobek z tego mamy. No, zbieramy dalej wszystko. Dobra, tutaj arbuzy mamy wyzbierane wszystkie. Idziemy sobie przez ten staw rybek. Jakie tu mam ogromne stawy. Myślę się, czy jeszcze się, no teraz te małże wyszły.
trzeba by się było powiększyć. Zastanawiam, bo tu mi taki... takie właśnie... 3. O, tu takie dwa zostały i tam zostaną taki pojedynczy pasek zostanie. Tego po prostu nie przestawić, tego ogrodzenia całego i nie wstawić tam tych małżów. No ale taki... taki cały... malutki odcineczek, no będzie po prostu zbieranie, no tyle tego mamy, że nie jesteśmy w stanie tego ozbierać. Pewnie już prawie pół godziny zbieramy. Jak widzicie, ciągle coś gdzieś mamy jeszcze. O, tutaj jeszcze owoc, tutaj. No, takie owoce to nawet nie będę zbierał za każdym razem, bo to jest tylko tak dane do dekoracji. Stawiłem, żeby nie było pustego pola. Patrzcie, ile już tam mamy? 2,5 miliona praktycznie. 4 rybki, dobra, lecimy dalej na to winogrono. Kurde, nie na winogrono, tylko na te arbuzy. Tutaj będzie pole. Tutaj na pewno będzie tak pole, jak jest dane. Tutaj są na dwie. Ja tu mam tak zrobione na dwie, ale... myślę, że... jakby kupimy to, tam jest jeszcze jedna kratka. Tak akurat mi się pole zrobi na trzy, fajnie. Myślę, że tu będzie tak dobrze zrobione. Przejechać tutaj, żeby to tak fajnie zbierać. I chyba braknie paliwa, nie uzbieramy całego. Trzeba by było zastanowić właśnie, czy te stacje, które tam postawiłem, bo tam ich jest dużo, korzystam tylko z jednej, właśnie sobie koło takich... o, teraz bym musiał tepać się i tu i przechodzić. Znaczy sobie na przykład tam gdzieś koło tego pola nie postawić się, bo teraz nie mam jak tu wrócić. Sobie gdzieś właśnie tam koło tego... dobra, będziemy zbierać to też. A tu było dosadzane. Sobie właśnie tam nie zrobić. Gdzieś jakiś mały stacyjek, że tylko z pola wyjdę. Razem pewnie zbieramy. Ja wiecie, no tylko tam wejdę. Damy trochę rybek. No jak widzicie, no musiałem tyle przebiegnąć. Zatankować. To mamy full, tośmy ozbierali. A to mamy tam, dobra. Jakie zboże możemy zasiać? Możemy zasiać. Nie, jęczmień. O, jęczmień, nie. To zasiać, ale to musimy szybko. Bo... chyba tylko teraz siać. Żyto, 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 żyto. Teraz i zimę.
to nie damy radę wszystkiego zbierać. Tak już na bieżąco też siać, by zawsze coś było. Ona się kończy, więc... Chciałem powiedzieć, jakby się na magazyn nie zapełnił, to zdążyć. Na magazyn zapełnił. Więcej nie ozbieramy. Dobra, idziemy to tak. Tu mamy tą wełnę. Nie, tutaj są drzemy. Wełna. Są orzeszki. Tutaj warzywa. Tutaj zrobimy chlebek chyba. Zdążymy jeszcze jedno, czy nie zdążymy? Dobra, następnego albo. Już my nie zdążyli. Ostatniego żeśmy nie zdążyli zasiać. Zbieramy jeszcze te alpagi. Te są? Nie te. Bo wypycham wszystkie z mojego ogrodzenia. Wydaje mi się, że to są te, które potrzebuję do misji. Tak. Mamy 22. No elegancko. Nakarmimy. Trochę podskoczyło nam. No i pozbieraliśmy dosyć dużo. Tutaj praktycznie cały odcineczekśmy zbierali wszystkie zboża, wszystko. No to zapraszam do komentowania. Dawajcie łapki w górę, piszcie tam w komentarzach, czy się wam filmik podobał, czy nie. No i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Cześć wam!